Cóż my tu mamy? Taśma. Ale gita mi poleciał. O, wielki ołówek. Naostrz. Dobrze. Mamy naostrzony ołówek. Wow. Tyknij to. I teraz możemy jechać. Szybka lokacja. Nie? Myślałem, że to jest jakiś czujnik. Też myślałem. Mamy to położyć jako wabik, a sami mamy jechać? A, może on chce sobie wsadzić widelec z dupy, znaczy... Jest. Bardziej go skróciliśmy? Czy o co chodzi? Nie wiem, mam tak. A nie, jest trochę inaczej. A, no. Dobra, czyli teraz wykryje i teraz nie... Na takiej wysokości, czy musi być jeszcze trochę niżej? Okej. Dobrze. No i? Skąd ja wiesz, jak ja mam to przechodzić? Co to jest? Taki gość, co to jest? Danny DeVito. Myślałem, że mam wyjść? Chciałem jakoś tędy wyjść, coś tu zrobić? A może mam na niego trafić? Nie wiem, może mam się z nim zmierzyć. Solo. Dawaj na solo. Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę! Zaraz cię zniszczę! Tylko zawinął. Wypluł dyskietkę. 3,5 cala. Czyli 3. 3 MB pojemności. Nie było 8? 8. 8 MB pojemności. Szok. Oops. Catch me if you can, na. Wylądowaliśmy w gułagu. Super. Ły. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Stream z krzesłem, wo! Dobra, łobisk. Po prostu Co? wyszedł. Zebrałem rzeczy i wyszedł. Ufo, godno. A, może tam wrócić. Okej. O kurde, burek. Burek, ogórek. Co to jest w ogóle? Zesra się. Co tak się karmi? Jezu. A to jest miska z wodą. Ja myślałem, że to jakiś kurde bekon. Co? Okej, ptak zniknął. No. I dupa. No to jeszcze wziąć? Czyli na coś się przyda. Co jest interakcja z tym właśnie? Co to jest? Nie wiem. Jebnij w to miską. Jebnij w to mordo. Ale jest z tym interakcja? Jebnij w to miską. No dobra, tak dużo rzeczy tu nie ma. Jak zawsze. Jak zawsze w tej grze. No, mogę to połączyć? Aha. Teraz się nie kapnie. Nie wiem, podjąłeś mu miskę. Okej. Aha, to było po to. Teraz możesz się ciąć. Czas się wieszać. Ucieczka w stulecie. Ucieczka stulejarza. Kurwa, I? mordo zasłania. Przemoczy podłogę. O, fuck. Przegraliśmy? Tak, to już koniec. Zabrzmiała prawie jak radość w swoim głosie. Ja pierdolę, YouTube, don't ban. Różowa to posłałaś! Różowa dupa, słuchaj. Ja nie Co to jestem było ta róż. różowa dupa? To była taka animacja krótka. Coś kojarzę. Ja nie jestem różowa dupa. A co ty jesteś? Słowik! To zaśpiewaj. Głupie jak nie wiem, ale. Dobrze, mamy pokazaną temperaturę. O, zmniejszył sobie. Różowa dupa se zmniejszył.
Mogło być odwrotnie, żeby właśnie coraz zimniejsza się robiła, by wyskoczył. Chociaż albo... chyba, że lubi zimne prysznice. Albo to chodzi o to, żeby do tej... A, chyba tej... tak. Ale dobra. Ale jaki to ma sens, żeby to miało być na tym poziomie? Nie wiem. Najlepsze jest to, że to jest do wykonania, nie myślę co o tym. My o dwa, on o jeden. No i teraz my obniżymy. No i już? Udało? Jest, teoretycznie. Wydaje, o co chodzi? O jeden za wysoko. A czyli jego musi być ostatnie słowo, rozumiem? To jest źle? No mi się wydaje, że jest nadal nierówno. Raz byłoby równo chyba. To teoretycznie... No, pierdoli ten temat. No to teoretycznie powinno być tak, ale on wtedy za mało ładuje do góry. Chyba, że jeszcze raz. My teraz i on teraz. Nie. Co? No dobra, my o dwa, on o jeden w górę, my o dwa w górę. No jeszcze to, że to jest do wykonania, nie myślę o tym. No i teraz będzie za gorące. Nie, za zimne będzie. Chyba damy na sam dół, nie wiem, postaram się dać na sam no dół. No właśnie, spróbuj to zresetować, no. O, już w dół nie chcę. No i dawaj jeszcze do góry. On o jeden w dół i będzie za nisko. No. O jest. Jest. Co? Jezu, prysznic w ciuchach, aż mi się niedobrze zrobił. No. Znowu jakaś wojenna muzyka. Wróciła dramatyczna muzyka. Jest. Podać mu rękę czy zasalutować? Nie no, zasalutować chyba, co? Nie wiem, dobra. Zasalutować mu. Jest, taki growl. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale... O! Co to jest? Ile palcy widzisz? Dobra, ale to może było dobre. Może się wkurwić totalnie. Sylwek się zbekam mogę. O co tu chodzi? Wiem, że za wiele razy już to mówię dzisiaj, ale... O co tu chodzi? Nie wiem, kurde. Grozi nam paluchem, więc my mu dajmy pacywkę. Znaczy, pokój, o. On mówi... stop, won. A my mu mówimy, przybij piąteczkę. On nam mówi, wypierdalaj. A my mówimy, dalej przybij piąteczkę. To jest kółko to samo. O! Dobra, czekaj. Salut, łapa. Salut, piątka. Wszystko jest okej. Okay. Nie. Salut, piątka. Pokój. Co jest? Salut. Salut, błagam. Nie. Żebraj, żebraj, o pokój. Żebraj. Mam ochotę to sprawdzić, bo ja nie mogę to patrzeć po prostu już. Żebraj o lajki. Ile chcesz? Sprawdź to. To jest kurwa nielogiczne. Okej, no, w solicy jest pokazana konkretna kolejność tego, co masz wybierać, ale nie jest wyjaśnione, dlaczego jest tak. Znaczy, mi się wydawało, że próbowałem wszystkich opcji, to nas nie pchało nigdzie dalej. Prowadzenie dialogu jest utrudnione, bo tylko możesz się domyślać pytań przesłuchującego. Co? Kim ty jesteś? No dobra, no to tak bym odczytał to, co on mówi. Kim ty jesteś? No jestem żołnierzem. Agentem. Czy to jest dobra odpowiedź? Według solucji? Postaram, wiesz, ty będziesz miał wgląd, a ja będę starał się to wykminić w takim razie. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Hm. Dobra, kim ty jesteś? Żebrakiem. Wypierdalaj na górę. Nie wiem. To nie ma sensu, nie? Nie, okay. Próbuję, widzę odpowiedź już, nie? Mhm. Ale próbuję wykminić, dlaczego ta solucja... Czekaj, sprawdzę inną solucję. Nie widzę. W innej solucji też jest tylko podane odpowiedź. Dobra, no to jaka jest odpowiedź na grożący palec sprawiedliwości? Znak PiS. Jaka jest odpowiedź na Wara? Aha, okej, wróciliśmy do tego, okej. Żołnierz. Pierdolę ci. Znowu PiS. Nie no, pokój, mordo. Koniec? Nie podoba mi się to. I żołnierz. A, on się wkurwił, no, okej. Także no łasz, ale, łapa, ale no. Ale dlaczego? Nie wiem. Ale teraz mogę stąd po prostu wyjść. Ja pierdolę, co to jest? Znowu nas zamknęli, dobrze.
W ogóle dlaczego oni nas zamykają, bo szukamy kurde wielkiego, wielkiego złotego jaja. Oho, browar. O, browar. Pocałował browar. To tam widzajec, nic. Dobrze, skończyły się możliwości interakcji na tej mapie. Czyli zjebał. Co, sra? Myśli. No, czyli w sumie. Jedno i to samo, najlepsze miejsce, żeby myśleć. Wyjeb drzwi z mordy. Ej, on coś ma? Nie. Może musisz wyjątkowo długo siedzieć, aż ktoś przyjdzie. A może muszę na to wskoczyć parę razy. Kolejna lokacja, te same problemy. Pewnie trzeba coś powtórzyć parę razy. Może on musi wymyślić. Są dwie rzeczy, z którymi jest interakcja, what the hell? Wiesz co, wygląda tak, jakby chciał zębem to otworzyć. No, może... Kurde. Może z drugiej strony. Jeszcze powtórzyć trzy razy. On pewnie musi tędy spierdolić, musi się pozbyć tego kapsla i tam zejść. Wejść na wielkie od dildosa, no. To wygląda jak wystający dildos. O nie, zniszczyłeś mi picie browara z butelki. Dobra, gdzie na ścianie jest interakcja z czymś, co pomoże? Albo na podłodze. Albo tu. Trzeba zrobić co? Odpowiednią kombinację? Klikanie z drugiej strony nic nie daje. Nie masz genialnego planu do tej niesamowitej przygodówki. Nie. Tylko trzy razy pod rząd. Po czym spróbuj dwa razy odważyć i pomyśl. Jest może jeszcze z czymś interakcja, no bo nie wiem. Z drzwiami, kurde. Dobra, sprawdzić to, bo ta gra już po prostu mi rozpierdala. Dawaj. Jestem ciekawy, czy którykolwiek z pomysłów był jakkolwiek trafny. Użyj kursora otwartej ręki na środkowym poziomym pręcie kraty w oknie. Dobrze, mam pręt. Czy mam go użyć na sobie, żeby go odgiąć? Mam go użyć myśląc. Mam go użyć na kapslu. Mam go użyć na drzwiach. Żeby go wygiąć. Mam wygięty pręt, którym mogę otworzyć browara. Niesamowite. Mam zabrać kapsel. I mam wejść do środka. Mam zabrać kapsel. Nie, wejść do środka. Najebał się. O. Amen. Zrobię to samo. Halo? O! Jest. Mam gencjanę. Czemu mi pokazał faka? Dostaliśmy... A, pokazał, że się skaleczył, czy Nie, tylko nie wiem czemu fakiem, ale okej. Okay. Czy teraz będę mógł tego użyć tutaj, żeby to przekręcić? Namoczyć? Nie. Zrobić coś z tym? Namoczyć to? Z czym jest interakcja w ogóle? Już teraz chyba z niczym... No? On musiał to zrobić, żeby się skaleczyć tylko, okej. Czyli możemy spierdzielać pewnie z tej lokacji. Pewnie tak. Nie, nie możesz. Wracaj. Użyj na sobie. O Boże. Serio? Ona się nie skapnie? Nie. To był ostatni pomysł, jaki bym pomyślał. Inaczej, nie pomyślałbym o tym, żeby coś takiego zrobić. Co za zjebany łby. To jest kot czy paruwa? Co to jest? To jest chleb. A jak pójdę tędy w górę, to... też przejdę... w drugą stronę? Jest tak inteligentne. O co tu chodzi?
związku z tym? Może będzie wiedział, o którędy pójść? Kurwa, trzy drabiny. Tak jest, kurwa, genialna. Nie mogę, no. Nie mogę. Jezu. Karakula. DJ. DJ Karakula. DJ Karakula. Dobrze, a ja się wciśnie... Aha, czyli mam tylko wciśnę... Dobrze. Jest interakcja z jednym przyciskiem. I z tym. A nie masz tam tymi żółtymi guziorami? Jeszcze coś wziął? Aha, ale drastyczne. Co, teraz będzie mógł to położyć na środku? I sobie przebije stopę? O mój Boże. O mój Boże. Jo! Gra dla dzieci, jaka kurde. Ja pierdziele. Mogę, co jeszcze mogę zmolestować, czy o co chodzi? Dysku mi wypadło. To jest gra dla dzieci. Co, jeszcze mam ją pod ten? Co ja patrzę? Przebij lasce, kurde, stopy, żeby nie mogła się ruszyć, po czym ją zmolestuj, żeby wypadł przedmiot. What the fuck? No. Może ta gra wyszła w 2001. No. Jakoś późno, późno jak na tą grę. A to jest ruski 2001. A, okej. Okay. Kolejna zagadka, która nie mam pojęcia, na czym polega. Musi mieć taki sam kolor? Ta. Mieszanie kolorów. To teraz? Niebieski? Raczej... Chociaż może? Nie wiem. Nie wiem, nie myślę. O! O! Czekaj, działa już? Możesz coś wcisnąć innego? No nie, to nie jest ten sam kolor. Pewnie się otworzą drzwi, jak będzie takie samo. No już jest prawie, nie? To nie wiem, jeszcze czerwonego więcej? Nie, żółty. A to też... A, czyli w dół też można, okej. Okay. W ogóle coś tego... A, tego niebieskiego coś jest aktualnie. O. Jej. Jo. Komplikowane. Ta gra to jest zbiór niepowiązany ze sobą zagadek, której nie wiesz naprawdę wielu o co chodzi. Ruski nowy put. Nie. Nie zamierzam tego słuchać cały czas tak głośno. O, Duke Nukem. Duke Nuka. I'm a Duke Nuka. I'm a Duke Nuka. I'm a Duke. I'm a Duke Nuka. Mamy znaczek. Czy teraz jest okej? Okay? Mogę to zamknąć? Weź coś cisz jeszcze. Jak zawsze nie ma żadnej interakcji. O. Dobra. Mam na tą stronę i szło. Wow, ale już zagadka po prostu niesamowita. Kwadraty i trójkąt. O Boż. Ulubiony typ zagadki. To czemu to musisz wszystko dupą zasłaniać? W jaki sposób to idzie? To jakaś jest sekwencja, że to gdzieś... przechodzi? Pewnie jest, ale... ciężko zobaczyć tutaj jakby. No. Nie... kurwa znoszę. Idę sobie zrobić popcorn. Zostawiasz, bo... mnie, zostawiasz mnie kurde z tym samego? Coś czuję, że ci się zejdzie klikania. Bo ja nie widzę patternu. Ja bym to robił na pałę. Ja bym to robił na pałę, bo... nie widzę nawet jak to się zmieni. Uuu, ksiądz robot! Dzięki! Za follow. Dzięki kurwa! O, z Twitcha. Wow, nasz Twitch istnieje. Zapraszamy też na naszego YouTube'sa. Jak do nas trafiłeś, księdzu robaku? Księdzu Robokopie.
O, gierka dzieciństwa. Gierka dzieciństwa. Jezu, myślałem, że tylko my to trafiliśmy na tą grę. Biorąc pod uwagę, że nie ma nawet kategorii i tak dalej, i tak dalej. Nigdy ci się nigdy nie udało przejść, nie dziwi mnie to. A odpadłeś po tym etapie, co my jesteśmy, czy... Ta pięciolatkowa za trudna dla mnie jest teraz za trudna. Łysy mentalnie 5 lat. Ja mam mentalnie chyba jeszcze mniej. Na drugiej planecie jest druga planeta, czy to jest... On dalej doszedł niż... dalej doszedł niż my. Nie wierzę. Jako pięciolatek. Jak rozwiązałeś tą zagadkę? O! Jest! Ta. Udało się? Jezu. No. Nie! Gra skaszowała? Nie, nie, nie mów mi. Ty nie sejwowałeś, kurwa. No i ma, łysy ma za swoje. Mu się nie chciało klikać w dyskietkę. Ale czekaj, to jest gra przygodowa, wiesz co zrobić. Były jakieś zagadki, zrobiliśmy na pałę jeszcze? Nie wiem. Byliśmy gdzie? W magazynie? Nie. Chodź tu, chcę ci wpiercolić. Nie. Boże, przecież ty nie sejwował. Zapomniałem o tym, że istnieją crashe, spoko. Nie skraszuj się, nie skraszuj się, nie skraszuj się. Nie skraszuj się. No i dupa, nie da się skończyć tej gry. Po ustawieniu tarcz, gliniarz automatycznie wydostanie się na powierzchnię, gdzie znajdzie złotą kulę. W tym momencie, w zależności od wcześniej wykonanych czynności, masz ukończyć grę lub wrócić na planszę schody, no żeby pewnie zrobić te, wiesz, pomieszczenia, których nie robiłeś. Czy teoretycznie to gra się crashuje w momencie, kiedy jest koniec gry? Gra się crashuje pewnie, że boh nie może wyświetlić cutscenki na koniec. Dobra, ale spróbuję to... A ja to spróbuję popcorn, to... kurwa, przygotowę. Spróbuję to zrobić. I do 3 razy sztuka, tak jak mówisz. Chyba, że teraz przejście zajmie mi, kurde, miliard lat. Przed chwilą mi się to udało na szybkości zrobić. I... crash. No dobrze. Zobaczmy... Game over. Jest taki plik, który się tak nazywa. Jest to. No, wygląda jakby gdzieś wyjechał. No. Chyba zapomniałem o tym typie. Jezu. I to jest koniec. Wow. Cóż za... Normalnie jak trylogia Władcy Pierścieni. Ja pierdolę, to była prawdziwa gra z kosza. No, dosłownie. No kurczę, to była taka w sumie gównogierka. No. Ale, znaczy mogę zrozumieć to, że ktoś ma tej gry sentymenty, że rzeczywiście grał w nią jak miał 5 lat i tak dalej. Bo wtedy to można nawet mieć sentyment właśnie do jakichś takich, no, słabych gier na przykład, nie? No bo sorry, ta gra wyszła w 2001 roku. No. To już boom na przygodówki już się dawno chyba skończył, więc już co miało wyjść, to tam wyszło. Co miało nie wyjść, to nie wyszło. Tak, to prawda. No, a tutaj ta przygodówka po pierwsze była strasznie krótka, po drugie była taka no dość słaba. Taka trochę jakby online'owa, flashowa gra. No, takie, taka bym powiedział, taka zbiór minigierek jakiś. Ale niesamowite jest to, że ta gra... Czytałem, że ona, kurde, trwa 4 godziny, ale nasz stream trwa, kurde, 3 godziny 10. Wow. Agent Gliniarz zakończony. Tak, dużo o tej grze chyba nie można powiedzieć, nie wiem. Tak, skończyliśmy. Zaliczyliśmy, mogę tą płytkę sprzedać, odsprzedać dalej za 3 złote. Licytujcie się. Wystawię to na licytację. Księdzu Robakowi mogę wysłać za friko. Za friko, pokryję koszty. Ksiądz Robak, zgłoś się do nas.
Taka jest twoja. Dokładnie, będziesz mógł ją przejść. Twoje Tak. dzieci będą mogły to przejść. Ja swoim dzieciom bym tego nie odpalił. Ty, ale spolszczenie było top, tipi top. Było napisane, nie wiem, rzeczy w stylu nowa gra i zapisz grę chyba. No nie, jeszcze były nazwy miejscówek. A no były, były. Jak zapisywałeś. Damn.